Przyznać muszę, że jest to moje pierwsze w Polsce spotkanie tego typu, ponieważ przez ostatnie 20 lat przebywałem poza Polską w różnych misjach dyplomatycznych i teraz po raz pierwszy się spotykam, więc ciekaw jestem, jakie będą pytania. Natomiast myślę, że bardzo warto rozmawiać o relacjach międzynarodowych i o roli dyplomacji jako narzędzia realizacji interesów narodowych i utrzymywania kontaktów między państwami. Bo rolą dyplomacji jest przede wszystkim zapewnianie relacji między dwoma państwami zgodnie z regułami prawa międzynarodowego. I tym się zajmują dyplomaci. Wymaga to wiedzy, wymaga to doświadczenia, wymaga to także umiejętności retorycznych, przekonywania do swoich argumentów, ale zawsze łatwiej się przekonuje do argumentów, które są dobrze umocowane i w rzeczywistości, i w prawie, i za którymi można rzeczywiście w pełni się opowiadać z pełnym przekonaniem. Znaczy te ośrodki na pewno są jednym z narzędzi, które pozwalają na bezpośredni kontakt z osobami, które mają praktykę dyplomatyczną i które pracują w służbie dyplomatycznej od lat, które nie tylko zajmują się opisywaniem tego, co się już stało, ale brały udział w tym, co się działo i na podstawie tego doświadczenia mogą również przewidywać czy zakładać to, co się może stać i jakimi metodami, jakimi narzędziami można ewentualnie rozwiązywać konflikty, jeśli powstają, względnie jakimi metodami można przekonywać do swoich racji, bo polityka, tak jak życie, to jest spór racji. I to nie jest tak, że jeden ma rację, drugi nie ma racji. Zwykle to są racje różne. Trzeba między nimi znaleźć to, co jest w tych racjach rzeczywiście moralnie, etycznie słuszne i to, co wynika z jakiejś koniunktury, to, co wynika z jakiegoś bardzo partykularnego interesu. Także tym się chyba zajmują dyplomaci i tutaj doświadczenie nic nie zastąpi wiedzy, która jest konieczna do tego, żeby być ekspertem, ale doświadczenie praktyczne pomaga tę wiedzę zastosować. Myślę, że nie ma takiego zespołu cech, które można byłoby jednoznacznie określić. Po pierwsze wiedza, ona jest konieczna i nie tylko wiedza ogólna, także przydaje się często wiedza szczegółowa. Ciekawość świata, otwartość na świat, zdolność do słuchania, bo dyskusja to jest słuchanie i reagowanie na to, co się słyszy, na argumentację innej strony. To jest znajomość oczywiście języków. To jest też taka chęć służenia, bo dyplomacja to jest służba. Często się mówi, dyplomacja to jest służba dyplomatyczna, to jest służba państwu i służba społeczeństwu. Często zapomina się o tym drugim wymiarze takim ludzkim, ale w ramach służby dyplomatycznej mamy służbę konsularną, która jest tą pierwszą, która niesie pomoc polskim obywatelom, którzy się znajdują w jakichś sytuacjach kłopotliwych za granicą, nie pomaga także obywatelom innych krajów w nawiązaniu relacji z Polską czy przyjazdów, chociażby przez wydawanie wiz, przez oświadczanie dokumentów, przez tą taką codzienną opiekę. Także jest to służba, która ma te dwa wymiary, publicznej takiej dla interesu ogólnie zdefiniowanego państwa oraz służba konkretnym osobom. A czy ta służba wymaga poświęceń? Każda służba wymaga poświęceń. Jeżeli ktoś się decyduje na służbę, to on nie myśli w kategoriach poświęceń. Co ja poświęcam, prawda? Ja równocześnie bardzo wiele zdobywam. To jest też taka działalność, która pozwala bardzo dobrze samego siebie rozwijać. Bardzo dobrze sami siebie poznajemy w konfrontacji z innymi. Także w konfrontacji z innymi musimy się dookreślić. Dlaczego u nas jada się barszcz taki, a w innym kraju barszcz inny, prawda? I co z tego wynika? Jakie jest podłoże? Ktoś kiedyś
wyrysował taką, czy określił granice Europy, że Europa dzieli się na takie dwa obszary. Jeden, w którym do wody wrzuca się kawałek mięsa i się gotuje, jest rosół, a w drugim, gdzie się do mięsa wrzuca jarzyny jeszcze. I to jest też rosół. I ta z jarzynami to jest ta zachodnia część Europy, a ta bez jarzyn to jest wschodnia część Europy.